Dzień dobry, to odcinek 56 Apple Blog TV, ja nazywam się Paweł Nowak. A ja Wodek Markowicz, Apple Blog TV to cotygodniowy podcast na temat newsów i plotek o Apple. Dla Was specjalnie Wodek Markowicz i... Paweł Nowak, to już drugi raz, a nie przejmuję się tym w ogóle, pasmo autolansu, tak zwane. Pasmo autolansu. Zaraz promowuj. Dokładnie. Dobra, mamy standardowo, wszystko to jest to samo, więc może nie przeciągając dłużej. Paweł powie, jaka jest pogoda. Dzisiaj jest bardzo ładnie, aczkolwiek nie wiem, czy będzie tak równie ładnie, jak odcinek wyjdzie online. Także ogólnie jeszcze jest śnieg i zima nie chce gierary. U nas jest śnieg, a u was zobaczymy po prostu, jak odcinek wyjdzie. Jest. Teraz pogoda się tak zmienia szybko, że w sumie nigdy nie wiadomo. I lany poniedziałek będzie śnieżynkami rzucany. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, mój mail dotyczy mail? iPodów. Twój mail, really? To jest Orly. Trochę tak jakby mail, ale jednak temat. Okay. Bo dostałem informację mailem od jednego z czytelników. Odnośnie, ja to podawałem w mini blogu kilka tygodni temu, ale myślę, że temat jest wart przypomnienia, ponieważ ciekawa sytuacja w Stanach. W Stanach Zjednoczonych można pozwać za cokolwiek cię. Tak. Prawda? Jak była za gorąca kawa, pozwany jesteś. Tak, w filmach zawsze jesteś tam. Ktoś kogoś popchnął. I will sue you! Dokładnie, I will sue. Pozwę cię. I teraz oczywiście Apple zostało pozwane za to, przez jednego gościa, który stwierdził, że iPod Shuffle, ten najmniejszy, nowej generacji, czyli trzeciej, jest nieodporny na pot. Facet po prostu go używał na siłowni czy gdzieś i po prostu się spocił i jego iPod przestał działać. No i ma problem, ponieważ nie jest odporny na pot i w związku z tym on stwierdził, że ten warty 69 dolarów iPod jest wystarczającym powodem, żeby pozwać Apple i żądać odszkodowania. Co myślisz na temat pozwów w Stanach? Czy nie jest to kuriozalna sytuacja, kiedy można gorącą kawę w zimowym... Proszę bardzo, temat gorącej kawy już chyba kiedyś poruszałem na blogu, jeśli nie na blogu, to na jakimś spotkaniu w jakimś tam, nie wiem, z kimś. Przy gorącej kawie. I ta kawa w McDonaldzie jest naprawdę za gorąca. Jest na niej napisane, że ona jest za gorąca. Trzeba chwilkę odczekać, żeby wystygła, bo ona jest naprawdę bardzo gorąca. No to co myślisz na temat pozywania Apple odnośnie... Ja myślę, pozywajcie się, jeśli macie taką ochotę, pozywajcie się jak najbardziej, może coś się uda wywalczyć. Wiesz, pewne sprawy są rzeczywiście bardzo, tak jak to nazwałeś, kuriozalne i sensu nie mają, ale ogólnie to, wiesz, łatwiej jest pozwać, niż komuś spalić samochód. To się nie łatwiej, ale bardziej cywilizowanie. No dobra, okej, okay, ale to powiedz mi taka sytuacja, kiedy pracodawcy i ludzie w Stanach generalnie boją się zrobić cokolwiek, ponieważ mogą zostać pozwani. Okej. Okay. No, albo na przykład dołączają instrukcje na wszystkie możliwe rzeczy, na zasadzie do mikrofalówki. Nie wkładać zwierząt do środka, nie wkładać przedmiotów z metalu do środka, nie wkładać, masz 30 stron, czego nie należy robić z mikrofalówką i dwie strony instrukcji. Znaczy, ja nie chcę nikogo obrażać tutaj w tej sytuacji, chyba chodzi o Amerykanów, ale u nich, nie, w ogóle nikogo nie u nich rzeczywiście trzeba więcej wytłumaczyć i to jest chyba kwestia kultury. W sensie, że oni nie umieją czytać? Właśnie nie, no, muszą umieć czytać, bo to jest wszystko napisane na kartce. Właśnie nie, najczęściej mają obrazki. Wiesz, jest obrazek kota i jest przekreślony, nie? W samolocie? Przy mikrofalówce. Pas położyć tutaj, nie, wyciągnąć nie. Tutaj. Oczywiście. Nie schylać się w tę stronę, schylać się w tamtą. Dobra, no nie wiem, w sumie wiesz, to jest naprawdę kwestia tego bardzo bardziej prawna niż Apple'owa, ale jeśli miałbym się wypowiedzieć w tym temacie, to powiedziałbym, tak jak mówiłem wcześniej... Pozywajcie się. Jasne, że to jest trochę śmieszne i w Polsce to ma mniej sensu niż ma w Stanach, ale to już jest chyba to na porządku dziennym. No okej, okay, spoko. Dobra, to zobaczmy, co masz ty ciekawego do powiedzenia, ja chciałbym wiedzieć. Ja mam tak samo chyba nie mam maila, bo to był mail, temat mail. Ja mam naszą dysputę między mną a Pawłem, która trwała ileś tam, może jeden lub dwa dni, na temat zakupu nowego komputera. Chodziło o MacBooka White Unibody, czyli biały, ten nowy biały. I MacBooka Pro z tej najniższej serii, czyli ten 226 GHz. No i do jakich wniosków doszliśmy? Właściwie to zaraz nie będę chodzić. Dwa komputery są w bardzo podobnej cenie. To jest różnica, ja wiem, w używanym sprzęcie kilkaset dolarów. Złotych, a ja jestem fanem, wiesz, używanej rzeczy, bo po pierwsze to jest tanie, a po drugie oszczędzasz trochę środowisko. To się zgadza, robisz recycling we własnym zakresie. Tak jakby recycling we własnym zakresie i wiesz, staram się jak najbardziej ochraniać. Chociaż wiesz, teoretycznie, jeżeli kupujesz nowy komputer, to masz prawo oddać stary sprzedawcy, bo musisz to utylizować. Tak, no ale wiesz, możesz na różne sposoby, nie tylko kupując używany Mac, możesz się kąpać z przyjaciółką. Albo z dziewczyną. Albo sikać pod prysznicem. I to jest, wiesz, zawsze oszczędzasz wodę, nie? No. Ja tylko powiem, żeby nie było, że
nagle wyciągnąłem to nosikanie, bo prysznicem była taka... No właśnie tak dziwnie to pojechałeś, ja tam ale było... mówiłem o prysznicach, tak nosikanie, ale była taka akcja, sikaj pod prysznicem.pl. Dobra, serio? Wracając do tematu. To jest, ja gdzieś tutaj wypisałem różnicę z własnej głowy, bo właśnie stanąłem przed takim wyborem, ten biały czy ten pro. No i tak, w białym mamy gorszą matrycę, mamy brak podświetlenia klawiatury, plastikową budowę, brak czytnika kart SD, jest troszkę cięższy, brak FireWire i ma z plusów, wyliczyłem, że ma większy dysk, bo ma 250 zamiast 160 pro i to jest chyba jedyny plus. No to jest ciekawe też, że ma większy dysk, nie? No wiesz, i powiem Ci tak. Dla kogoś, kto się nie zna na matrycy, dla kogoś, kto nie potrzebuje czytnika kart SD, dla kogoś, kto nie potrzebuje FireWire i używa laptopa w domu, to białe pewnie wystarczy, naprawdę. Nie jest to jakieś tak, że w każdej sytuacji należy dopłacić te tam kilkaset złotych, żeby mieć Pro, że w każdej sytuacji Pro jest lepszy, mimo że kosztuje troszkę więcej, bo tak naprawdę jest jakiś tam odsetek ludzi, którym wystarczy ten biały. Zgadzasz się ze mną? Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry taki wejściowy komputer. Ja w ogóle zachęcam ludzi, którzy chcą się przenieść na Maca, żeby po prostu kupili sobie za 1500 zł MacBooka, jakiegoś starego białego MacBooka na Allegro. Tak. Naprawdę. No. Znaczy wiecie, nie od razu po prostu, bo ludzie do mnie piszą, nie od razu Rzym zbudowano, to ludzie zapominają. Ale ludzie dokładnie piszą, że nie mają kasy, że te komputery kosztują najtańsze 4000 zł. Ale co wam szkodzi kupić PowerBooka za 1000 zł? On będzie wolny. No. Kupcie MacBooka białego, dowalcie mu 4 giga RAMu, będzie za 1300 zł go można kupić. No, 1500, no, okej. Już wypasionego za 1500, myślę. Wiesz, koszt modułu na pewno. No tak, w każdym razie, trzeba dodać oczywiście tutaj disclaimer, że nagrywamy te podcasty z wyprzedzeniem. Nie wiem, jak zmieni się sytuacja na rynku. Allegro padnie. Dokładnie. Chciałem tylko powiedzieć, że różnie może się stać. Więc wydaje mi się, że to po prostu to jest bardzo dobry wejściowy komputer. Tak. Ale z drugiej strony ten Pro za taką cenę, jaką Apple ustaliło, $1199, jest naprawdę całkiem fajny, całkiem przyjemny komputer o przyjemnej specyfikacji. Jak najbardziej, tak najbardziej. Wiesz, dla kogoś, kto lubi hakować NASA, kto lubi obchodzić firewall'e i tak dalej, jest bardzo fajny komputer. Ewentualnie kto lubi na przykład warstwy ustalać w Photoshopie. Także... wydaje mi się, że rzeczą, która gdybym stał przed wyborem tych dwóch komputerów i powiedzmy, że miałbym stać, bym je było na oba... To bym kupił Pro. To bym kupił Pro, dlatego że mam podświetlaną klawiaturę. Na przykład teraz mam iMac'a już kilka tygodni i nie ma podświetlanej klawiatury. No nie ma, prawda? Podświetlanej klawiatury. Kiedy zrobią w tym podświetlaną klawiaturę? Ja nie wiem, czemu tego nie robią, szczerze mówiąc. Też nigdy się na tym nie zastanawiałem, dopiero teraz to przyszło. I brakuje mi tego, no przeniosłem się z Era i brakuje mi tego, że nie ma tej podświetlanej klawiatury. Tak? No, widzisz. No to wiesz, tak jak ustaliliśmy, czyli biały MacBook dla kogoś, kto na przykład jest, powiedzmy, amatorem, na przykład dla rodziców, nie obrażając rodziców, ale dla rodziców jest okej. Nie, to jest dla studentów dobry komputer. O. Nie oszukujmy się, dużo osób się studentów przesiada na Maci i taki MacBook będzie bardzo dobry wyborem. Tak. Aha, i zapomniałem dodać, biały się rysuje jak co? Jak co się rysuje, Paweł? Jak fortepianowe drewno, there you go. Bardzo, bardzo dobre porównanie. Fortepianowe drewno się rysuje. A jeżeli jesteście przed wyborem, to oczywiście po prostu zdecydujcie. No i tym właśnie miłym akcentem zakończyliśmy sekcję tematów i widzimy się w innym momencie. No stary, ale to można kupić na printfolio.pl. Okej, szlak. Nie było źle, Włodek, ej, to jest dobre wejście. Czujesz, że co, że kręcimy już? Oczywiście. Okej. Okay. Miałem powiedzieć, że witamy, miałem powiedzieć, że... 3, 2, 1 i ogólnie, ale widzę, że wejście samo się zrobiło. Dobra, mój tips and tricks.
sekcji program. Mówię, że będzie programem. Podsegment z programem. Program nazywa się X-Slimmer. Tutaj pojawi się teraz adres, gdzie można ściągnąć. Panie Heniu, pan rzuci adres na dół. I tutaj będzie do ściągnięcia. X-Slimmer to program, który, tak jak ktoś może znać angielski, odchudza program, który chcemy, żeby był odchudzony. Dla przykładu. Powiedz może, jak teraz, to działa. Bo... Właśnie pewnie, jak to działa. Kiedy Apple wprowadziło procesory Intel na rynek, pojawił się problem zgodności z poprzednimi procesorami PowerPC i programy musiały być robione na dwie platformy, na tą i na tą. I teraz, jak już PowerPC praktycznie nie istnieje, programy dalej są robione na obie platformy, no większość, nie wszystkie. I co ten programik robi? To on po prostu wyrzuca tą część, która jest robiona na starą platformę, zaoszczędzając tym samym miejsce na dysku, przyspieszając czas włączania programu. I Paweł nie zwraca uwagi, co po prostu jest bardzo punktem numer 3. Także te trzy punkty... Ja wiem, co mówiłeś. jednak, słuchaj. Także te właściwie dwa punkty. Mniej miejsca na dysku zajmuje program i szybciej się włącza. Jest pewnie płatny ten program, nie jestem pewny. nie przygotowałeś się. Pan Heniu sprawdzi i wrzuci. Także to jest to. Sprawdźcie sobie X-Slimmer. Polecam Wodek Markowicz. Tak. xlimer.com, gdyby się jednak pan Heniu nie postarał i nie wróciłby napisu, to tu macie domenę. Moje tips and tricks jest odnośnie paneli preferencji systemowych, ponieważ po przeniesieniu się na nowego Maca tam zainstalowałem kilka rzeczy, jednak okazało się, że nie są potrzebne. Są panele preferencji systemowych, prawda? Jakie to były rzeczy, które zainstalowałeś? Nie chcę wiedzieć. Że nie były potrzebne. Nie, jakieś tam do nagrywania audio, coś tam. Tak, w każdym razie jest ta sekcja inne, tam na samym dole paneli preferencji systemowych i teraz tak, podobnie instalowanie czegoś nowego, po doinstalowaniu jakiegoś nowego panelu, on się tam pojawia w tej sekcji. No i może się zdarzyć, że się pojawi na przykład 6, 7, no okay. I nie wiecie, w jaki sposób usunąć je, tak żeby no, te programy też doinstalować, prawda? Więc można to zrobić w ten następujący sposób. Należy oczywiście wejść do preferencji systemowych i jeden z tych dwóch plików, znaczy tych kilku, które mamy do usunięcia, kliknąć prawym przyciskiem. Oczywiście teraz mi tu weszło bardzo ładnie, super. O, kliknąć prawym przyciskiem i pojawia się opcja usuń panel preferencji, w moim przypadku jest to growl. I oczywiście po zaakceptowaniu, tak. Nie namawiamy, growl jest super. Growl jest super, tak, zdecydowanie. Po zaakceptowaniu tego posłem panel zostanie usunięty i to nie jest tylko tyle, że panel zostanie usunięty, ale także plik zostanie usunięty, w związku z tym on po prostu jest tak jakby de facto odinstalowywany. I dobra. No to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o... No troszkę inny sposób niż usuwanie programu, bo na przykład nie można tego przyciągnąć na kosz, dlatego niektórzy mogli tego nie wiedzieć, tak? Tak, dokładnie, nie da się tego przyciągnąć w żaden sposób. Dobra. Zgadza się. To jest tyle, tak? To był twój tips and tricks. Mój tips and tricks. Dobra, to za chwilkę widzimy się w mailu. Apple Block TV działa dzięki Site5. Najlepszy hosting stron www bez limitu transferu i miejsca na dysku. Teraz 36% taniej na hasło Apple Block TV. Aby użyć kodu promocyjnego, wejdź na abtv.pl/hosting. Bonkers. Bonkers. A i widzimy się z powrotem w mailu, jak to szybko minęło, nawet nie zdawałem sprawy, że ten czas tak szybko leci. Mój mail pochodzi od pana Marcina L. Marcin L. pisze do nas. Witam, nie mam żadnego problemu. Okej, okay, fajnie. Poszukuję fajnych głośników do mojego MacBooka, ale także działające z Xboxem. To jest najlepiej na mini jacka. Oczywiście, że najlepiej na mini jacka. Wiem, że nie każde głośniki działają z Maciem, na przykład Mediatechu, tego do końca nie rozumiem, ale spoko. Prosiłbym o poradę, na co zwracać uwagę, by głośniki działały, a także jakie byście polecali za cenę nie większą niż 200 zł na Allegro. Z góry dziękuję za pomoc, W.D. Dziękuję za maila, panie Marcinie, i otóż głośniki, które możemy polecić, to tak. Ja mogę polecić, ja mam bardzo fajny jestem komplet. Świetnie przygotowany. Nie, ja powiem, ja okay, tak, okay. Tylko oddaję go z usłyszenia. Ja mam fantastyczny komplet, to są głośniki, które bardzo ciężko pracowałem pewnego lata. No które to? No, te? Są, były całkiem, powiem ci, że tak powiem, wypasione. Dobra. Ale chodzi o wzmacniacz głównie. Na pewnym serwisie aukcyjnym kupiłem wzmacniacz, to jest Marantz, chyba MR. Mógłbyś tam, Piotrze, odczytać? Lewy górny narożnik? MR? MR230, to jest Marantz MR230, on jest 6 lat starszy ode mnie, okay. Czyli w tym momencie ponad 30 lat i jest naprawdę niesamowity, wygląda super, bardzo ładnie się, że tak powiem, prezentuje. Mogliście go prawie zauważyć na naszym promocyjnym promo. Na naszym promo. I on gra super, to po prostu jest piękne, że jest, on jest analogowy w pełni. Vintro jest widoczny, Vintro jest widoczny bardzo dobrze. Tak, o tym, Vintro jest widoczny, tak, dokładnie, naszym intro, tak. Więc może się zacząć to przewidzianie z tym odcinek na początek. A ty chciałeś, to był twój temat, pytanie o głośniki tak, na Maca. Tak, ogólnie o głośniki na Maca.
Są dwie firmy, które starają się jakby trzymać trochę design z Apple i jest to JBL i właśnie Harman Kardon. JBL to są głośniki, które Paweł ma, widzę. Ale nie trzymają designu Apple. Ale nie trzymają designu Apple w żaden sposób, bo to są głośniki takie jakby trochę sprawy studyjne. Takie monitory domowe. I nie pamiętam jak się chyba Soundsticks, Harman Kardon i JBL coś tam. Nie wiem czy one przekraczają cenę 200 zł, prawdopodobnie przekraczają, może znajdziesz używane na Allegro w tej cenie właśnie koło 200. Ale polecamy, bo fajnie wyglądają, grają przyzwoicie i są promowane w tych Apple Reseller Distribution Centers. Mam na myśli reseller. Zdecydowanie i głośniki naprawdę ładnie wyglądają na około Maca, więc myślę, i zwróćcie uwagę, żeby miały gniazdo mini jack. To jest bardzo ważne. Jeśli tylko mają mini jacka, to po tym wszystko będzie ok. Dobra. To tyle w 56. odcinku Apple Block TV z ulicy Krakowskiej. Pozdrawiam Krakowie. Was. W Krakowie pozdrawiam Was. Wodek Markowicz. I Paweł Nowak. Do zobaczenia w 57. odcinku. Już za tydzień. Już za tydzień. I jeśli mielibyśmy jakieś ogłoszenia, to... Apple Block TV slash konkurs? O, tak, nice. Dokładnie. Apple Block TV slash konkurs. Nice. To było na tyle. Pozdrawiam. Fajnie, że sobie przypomniałeś. Hej. Dla chłopaków z Krakowa, warszawiak z Chicago, dla Apple Block TV. Już zaczynam sprzedawać w Stanach. Na razie tylko Wi-Fi wersję od 16 do 64 giga. Wiecie wszystko, jak wygląda i tak dalej. Dosyć ciężki w stosunku do tego, co myślałem. Ogólnie bardzo miłe urządzenie, ale czy na pewno się przyjmie, tak jak dla mnie osobiście wolałbym chyba zwykłego notebooka niż właśnie iPada. Tu śmiesznie mówię iPad, nie iPad, tak jak w Polsce. Bardzo miłe urządzenie, tylko zanim nie będzie padło sprawnie jak multitasking, kamera i tak dalej, nie sądzę, abym chciał na razie kupić. To tyle. Krótkie wejście w sklepie Apple'a w Best Buy'u dla Was ode mnie. Dzięki.